Kowalski tak ro... Nie, to się jak nie rymuje. Kobi tak to robi! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie kupiłem tego w Obi, chociaż użyłem trochę ich sloganu. Dostałem to w prezencie na urodziny. Od kogo? Zobaczcie w komentarzu, moi drodzy. 50 klocków, jeden pingwina. Jest nim Kowalski Kobi The Dematerializer. Wow, Dematerializer, rany klockowski. Jak to będzie mocno wykorzystywalne, kurde, w fabułach różnych seriali. To ja sobie tego nawet nie wyobrażam, moi drodzy. No genialne w ogóle tematyka, także dziękuję bardzo za ten prezent. Tym bardziej, że te przecież pingwiny z Madagaskaru już z oferty Kobi wyszły na stałe. Ba, aktualnie wszystko wychodzi z oferty Kobi. Znaczy wszystko poza wojskiem, które się tam dobrze rozwija. No i moi drodzy, z tyłu spójrzcie, nie macie prezentacji innych zestawów, właściwie nigdzie nie macie. Wszędzie są zapatrzeni w ten dematerializer. No brzmi to po prostu świetnie, a fabularnie jest chyba jeszcze lepsze. No i oczywiście już mnie boli, że LEGO takiej rzeczy nie wydało jak dematerializer. Sam muszę takie tworzyć w swoich własnych mockach, konstrukcjach i tak dalej. No, całkiem twardy karton. Klocki, które... Dobra, wypadły. Jest już pusto. Tam jakiś kodzik jeszcze jest, ale wątpię, żeby to było coś ważnego. Kilka worków. Oj, jak wiemy, Kobi sobie lubi przyworkować, tak? Do małych zestawów i tak rzuci 4 worki. A się nie zdziwi, jak tam w środku jeszcze znajdziemy jakiś worek piąty. Gdzie są moje nożyce? Nożyce, chodźcie do mnie nożyce. W tym bałaganie wygrzebuję moje nożyce, moi drodzy. I sobie zaraz oczywiście zestaw zbudujemy i recenzujemy, bo ja oczywiście pingwiny z Madagaskaru lubię. Dziś jeszcze oglądałem je w czasach, gdy miałem więcej czasu na życie i oglądałem znacznie więcej rzeczy, nie tylko, bo to pamiętam, były czasy, bo też Clone Wars oglądałem przy okazji i tak dalej. Dzisiaj tego czasu już tak niestety nie mam, no ale jakby ważne, że miałem go wtedy i pingwiny z Madagaskaru oglądałem i bardzo lubiałem i nawet tam był ten spin-off o Julianie, który nie wiem czemu do końca chyba nie wyszedł, jeżeli dobrze kojarzę, coś w sensie oglądałem, ale on chyba nie był za specjalny. Tak jak na specjalne nie jest przez Kobi dawanie 4 worków do kurde tak małych zestawów. No ludzie drodzy, ekologia, słyszeliście takie słowo? W Mielcu tam, halo Mielec, słyszeliście o ekologii? Chyba nie, bo nikt nie odpisuje. Jeżeli jesteście z Mielca i słyszeliście o ekologii, drogi fany, to piszcie mi o tym. No jest instrukcja, jest ogłoszenie, że możemy umrzeć, no to wiadomo. Instrukcja złożenia klasyczna dla kobików, tutaj nic się nie dzieje, tutaj nic się nie zmienia. No i moi drodzy, co tu dużo gadać, tyle. Tu mamy natomiast prezentację innych zestawów i przyznam się wam szczerze, że faktycznie te dwa jeszcze wyglądają też nie, no wszystkie spoko, bo jakoś fabularnie są w miarę fajnie tłumaczone. No poza tym, tego nie kojarzę tylko, ale te dwa w ogóle super, ten bym bardzo chciał. No ale już teraz ciężej, bo zdecydowanie przecież tutaj już ten zestaw, jak mówię, wyszło z obiegu, gdzieś tam pewnie do sprzedaży jeszcze się znajdzie, ale no. Co do jakości Kobi, tutaj oczywiście oceniać nie musimy. Nieraz już to robiliśmy, zresztą każdy wie, że Kobi są jak najbardziej legitnym klocem i tutaj się nie mamy co obawiać, że nie wiem, nas palce będą bolały, czy że będzie działo się coś złego. Co to, to nie. Także tego się nie obawiamy. Z ciekawych klocków tutaj na pewno nie ma za specjalnie. No, jest ta duża kula, te słuchawki, no i to działo przede wszystkim. To jest chyba najciekawszy element, który, uwaga, strzela, ale powiem szczerze, no z taką werwą jak ja w poniedziałek do pracy, prawda? O, teraz dokładnie wam jeszcze raz to zaprezentuję. Praca, tam jest praca, ja, poniedziałek rano. A kurde, teraz poleciało mocno, no. Dajcie mi, moi drodzy, minutkę, ja zaraz do was wracam, budujemy to i zobaczymy, jak to się będzie prezentować. No i mamy konstrukt już zbudowany. Tymi klockami zapasowymi się nie przejmujcie, mogłoby się wydawać, że ich nie wmontowałem, ale Kobi już tak ma, że tak daje właśnie te elementy zapasowe. I powiem wam, że póki co, no nie jest za specjalnie, tak bym powiedział, moi drodzy, ale po kolei, no jestem bardziej zawiedziony niż odwrotnie. Na pewno, jeżeli chodzi o budowanie, nie budowało mi się tego przyjemnie. Soczek powiecie, prawda? No troszkę tak, ale nie dlatego nawet, że klocek jest tutaj zły do budowania, chociaż on tak faktycznie lekko, za ciężko wchodzi, ale bardziej przez instrukcję. No moi drodzy, jaka jest przyjemność zbudowania, gdy my podczas budowania bardziej musimy walczyć z instrukcją, patrzeniem jak, co, gdzie i widzicie, co się tutaj dzieje z tym. No właśnie, bardzo średnio mi się buduje, gdy ja muszę więcej uwagi prawda, na walkę z instrukcją, prawda, tutaj włożyć i siły i energii niż na samo budowanie i skupianie się moje na budowaniu skupia się na prostowaniu tej instrukcji. Nie wiem, naprawdę, następnym razem chyba będę otwierał dzień wcześniej, kładł to gdzieś, żeby to rozprostować, nie wiadomo co, no po prostu, no nie jest to
przyjemna sprawa. No, no jak widzicie, no dla mnie naprawdę średnio. Dodatkowo minusem instrukcji dla mnie było to, że nie było instrukcji złożenia samej figurki. No nie powiem oczywiście, że to było nie wiadomo jak skomplikowane, jednakże wyobrażam sobie, że ktoś to kupi jakiemuś 4-5-latkowi i faktycznie ten 4-5-latek może mieć problem, jeżeli ja 34-latek musiałem się chwilę zastanowić, a nawet początkowo zacząłem źle to składać. Ale ostatnim z minusów, jaki sobie jeszcze tutaj pozwolę wymienić, są oto te słuchawki, które ku mojemu szokowi są 100% gumowe. To jest 100% element gumiasty i w żaden sposób nie chwyta nam się tutaj figurki, a wręcz przeciwnie, on się nawet z niej, jak widzicie, ześlizguje. Widzicie, nie wchodzi i wystarczy lekko trypnąć i one już spadają. W związku z tym ładnie to będzie wyglądało, wiadomo, na półce, ale jak nawet jak ją będziemy ustawiali na tej półce, no to musimy, o, tak, nie dotykać, odejść i wtedy się trzyma. Ale to o tym właściwie kończy się lista minusów. Można powiedzieć, że te minusy są około klockowe, bardziej gdzieś tam, wiecie, właśnie mówię, typem się instrukcji, niż same klocków, bo te, jak wiadomo, są dobre. Zacznę sobie od jedynego nadruku, który po prostu jest ok, jest dobry, prosto nadrukowany. Widzicie podróbki? Da się. Mówię to oczywiście do podróbek bardziej z AliExpress niż do Kobi, czy legitny film właśnie, czy jak Blocki i tak dalej. I chciałoby się jednak, by chociażby wszystkie firmy w miarę właśnie miały jednak nadruki, nie naklejki. Sam Pingwin też jak najbardziej spoko. Tutaj nadruk siadł, tutaj wszystko jest ok. No i po prostu jest ta figurka fajna, no nóżki się ruszają troszkę, rączki się ruszają troszkę, płetwy bardziej niż rączki, no ale powiedzmy na potrzeby filmu, że rączki, figurka jak najbardziej spoko, poza tym, że tak jak mówiłem, no brakło mi jej instrukcji zbudowania. Samo działo, no co tutaj dużo gadać, tu się dużo nie dzieje w tym dziale. Natomiast faktycznie dodanie tutaj reszty kulki powoduje, że działa już zdecydowanie, no teraz ono lata, przedtem ten opór był chyba zły, wszystko było chyba wtedy złe, tory były złe, wszystko było złe, teraz to on naprawdę sadzi mocno i teraz chodzi jak ja w piątek, ale nie do pracy, tylko w weekend. Działo to, jak widzicie, ma tu pewne tłoczenia i naprawdę widzę dla niego kilka ciekawych zastosowań mocowych, chociażby, no bo faktycznie nie tylko szczela, ale i ta, mówię, te wgniecenia tutaj robią robotę. Ten zielony kolor jedynie mi tu trochę wadzi, bo on może tutaj dużo psuć, natomiast system sprężynowy działa jak najbardziej, to fajnie szczela, no i widzicie tutaj też, jak to działa, mamy tutaj takie trzy bolce, no i tu trzy z boku też i to musi nam wejść w ten sposób, a to trochę jak szydełko gdzieś tutaj pewnie jest chwytane i tym zwalniamy. Moi drodzy, dwie opony, te tylnie mnie trochę bolą, są zbyt proste, no ale cóż, tutaj z tyłu do tego dematerializatora mamy jakieś paliwo, nie wiem, faktycznie tutaj, bo ono nikt nawet nie wchodzi, więc no, znaczy wchodzi pewnie tu, no ale wiecie, umowne to jest wszystko, wiadomo, nie do końca podoba mi się kolor tych przezroczystych klocków, bo ni to przezroczysty, ni to pełny, także taki dziwny, jakby mleczny, kurczę, to jest śrubka, czego też nie widziałem, co mnie też trochę boli, że ta śrubka jest tak widoczna, ale kiedyś w starych Lego też gdzieś tam śrubki mieliśmy widoczne. Jak widzicie, to nawet jeździ bez problemu, co jest oczywiście dodatkowym plusem. No i generalnie Kobi, jak to Kobi. Klocek dobry, bawialny, tutaj nie musimy się obawiać o swoje życie, więc ten na zapas, prawda, to ostrzeżenie chyba jest tam dane. I jest okej, gdyby nie te słuchawki, faktycznie jako jedyny element raczej słaby. No i bardziej wyczepiam się tu instrukcji niż samej konstrukcji, bo ta jest dobra, tak jak firma Kobi jest dobra. I niesamowicie dziękuję za ten prezent, bo ja czuję, że dematerializator niejednokrotnie, kurde, jeszcze w czymś namiesza, więc prawdopodobnie dziękuję, bo zmieniłeś gdzieś tam fabułę, może nawet samego WTF City, albo jakichś innych seriali. Jeszcze o tym nie myślałem, bo w sumie dopiero 10 minut temu te klocki chwyciłem w rękę. Poza urodzinami, oczywiście. Dziękuję za to, że byliście kolejny dzień na moim kanale. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że subskrypcję zostawiliście, by badać dalej ze mną te klocki. Oczywiście, no... Kobi jest dobre, tu badać nie musimy, tu bardziej się przyglądamy zestawom, ale jest tyle zestawów do sprawdzenia, czy są dobre, że ojojojojojoj. Także zostawcie, jeżeli tego nie robicie, suba i nadróbcie inne filmy, czy to Kobi, czy jakieś inne, zdecydowanie gorsze klocki, bo po to jest ten kanał, by te gorsze klocki też oczywiście wykrywać. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!